Witam Was w kwietniowym serwisie informacyjnym z gminy Praszka. O czym dowiecie się w tym miesiącu? Przekonajcie się sami. Marcelina Kowalik, zapraszam. Nowe ścieżki rowerowe. Bez tej trasy tak nie za bezpiecznie się jeździ. Kiermasz wielkanocny. Gromadzimy stałych wystawców. Kolejne sukcesy siatkarzy w Praszce. Nasze oczekiwanie było, że w ogóle się dostaniemy na ćwierćfinały. Jeszcze w tym roku zostanie otwarta trasa rowerowa między Praszką i Olesnem. Budowa tej kilkumilionowej inwestycji już ruszyła, a mieszkańcy potwierdzają chęć korzystania z nowej ścieżki. Połączy ona osiedla mieszkalne z największymi placówkami edukacyjnymi. Dobre wieści dla rowerzystów z Praszki. Powstaje połączenie do Olesna wzdłuż dawnej linii kolejowej. Wartość inwestycji została na podstawie przetargu rozstrzygniętego określona na kwotę 4 miliony 605 tysięcy. Ta ścieżka rowerowa będzie się w zasadzie składała z dwóch odcinków. Jeden to jest odcinek pomiędzy Olesnem a Gorzowem Śląskim przy ulicy Towarowej. Dalej ruch jest prowadzony po istniejących chodnikach, ścieżkach pieszojezdnych przez teren miasta Gorzowa Śląskiego i później w Gorzowie zaczyna się drugi odcinek za szkołą podstawową zespołu szkół i do miejscowości Praszka do skrzyżowania zjazdu z drogi krajowej 42-45. Chęć korzystania z powstałej trasy potwierdzają mieszkańcy. Czy trzeba mieć kondycję, żeby taką trasę przejechać? Nie trzeba mieć. Nie. To ile to będzie kilometrów, wie pani? Z Praszki do Olesna? 20. I tak nie trzeba ćwiczyć, jakoś trenować? Nie trzeba. Tylko po prostu trzeba umieć jeździć na rowerze. W wolnych chwilach, jak będzie trasa, to na pewno skorzystam. Aha, a zdarzyło się panu jechać tą trasą? Czy ona jest bezpieczna dla rowerzystów? Znaczy, aż do samego Olesna to niekoniecznie, żebym jechał, ale w kierunku na Gorzów, no powiem szczerze, że właśnie bez tej trasy tak nie za bezpiecznie się jeździ. Ludzie chcą rekreacji, chcą jeździć, naprawdę to jest bardzo potrzebne. Poza tym poruszanie się po drogach krajowych rowerem jest bardzo niebezpiecznie, te pasy muszą być wydzielane. A druga sprawa to były też pieniądze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego z gospodarki niskoemisyjnej, czyli nie jeździmy samochodami, nie zatruwamy środowisko, przesiadamy się na rowery, jest ekologicznie. Ścieżka ma być oddana do użytku jeszcze w tym roku. Obejmuje ona ponad 20 km, 300 metrów bieżących ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów, 3 miejsca postojowe z ławeczkami, miejscami postojowymi dla rowerów, takimi stojakami na rowery, koszami na śmieci, po to, żeby turyści mogli gdzieś tam sobie odpocząć. W tej chwili faktycznie już są wykonywane ścieżki przez starostwo, w których my partycypujemy też finansowo. I to są te zasadnicze, te najdłuższe ścieżki, bo one połączą Praszkę z Olesnem, Praszkę z Szyszkowem, Praszkę z wsiami Rosterk, Gana. Taka inwestycja powstaje nie tylko ze względów ekologicznych. Ścieżka połączy osiedla mieszkalne z największymi placówkami edukacyjnymi. Tradycyjne baby, wspaniałe ozdoby, a nawet strażacka grochówka. To tylko niektóre z atrakcji tegorocznego kiermaszu wielkanocnego w Praszce. Choć w tym roku pogoda była raczej zimowa, to przygotowane przez wystawców stoiska odwiedziło wiele osób. Na kiermaszu pojawiły się również przedstawicielki środowiskowego domu samopomocy w Ganie, które prezentowały prace podopiecznych. Święta wielkanocne tuż, tuż. To dla mieszkańców Praszki oznacza tradycyjny przedświąteczny jarmark. I choć w tym roku pogoda była raczej zimowa, to przygotowane przez wystawców stoiska odwiedziło wiele osób. To tradycyjny kiermasz wielkanocny, który obok kiermaszu bożonarodzeniowego jest tutaj organizowany na rynku, na Placu Grunwaldzkim w Praszce. Gromadzimy stałych wystawców, taką naszą dumą największą to są właśnie rękodzielnicy. Lokalni wystawcy rzeczywiście stanęli na wysokości zadania i przygotowali piękne, pełne świątecznych ozdób stragany. Baby piaskowe, czekoladowe, cytrynowe i jeszcze pomarańczowe. Mamy przepyszne ciastka produkcji naszej piekarni w cenie promocyjnej, oczywiście pięknie udekorowane. Świąteczna dekoracja nie musi być droga. Wystarczy dobry pomysł i kreatywność, przekonywali wystawcy. Troszkę dektury, czy z kartoniku, z czegoś i ociągnięte to jest właśnie wstążką. No i sklejone razem, klejem na gorąco,
i w taki sposób powstaje kapelusz. Na stół świąteczny jest piękna ozdoba, można i do okna sobie postawić, jak jest duże. I jest to bardzo ładna rzecz. Na jarmarku pojawiły się także przedstawicielki środowiskowego domu samopomocy w Ganie, które prezentowały pracę swoich podopiecznych. Chciałybyśmy, żeby wszyscy ludzie, którzy nie mają pojęcia właśnie o tych naszych podopiecznych, o tych naszych zajęciach, żeby zobaczyli, jakie piękne rzeczy naprawdę mogą wykonywać niepełnosprawne osoby. W naszym asortymencie mamy aniołki. Aniołki wykonane z papieru, aniołki wykonane z ceramiki, szyte anioły. Przedświąteczna atmosfera udzieliła się także strażakom z OSP Praszka, którzy na jarmarku pojawili się z pyszną grochówką. To pytanie, dlaczego tu jesteśmy, to właśnie dlatego, że mieszkańcy się złożyli na to też część, bo też mamy własne środki w tym udziale kosztu, bo to jest ponad 700 tysięcy taki wóz kosztuje. Właśnie chcemy podziękować mieszkańcom Praszki w ten sposób, że strażacy przygotowali, druhny i druhowie przygotowali tą grochówkę. Tradycja jarmarków w Praszce podpowiada, że wystawcy powrócą na rynek przed kolejnymi świętami. Siatkarze i piłkarze w gminie Praszka osiągają coraz większe sukcesy. Więcej na ten temat w naszym materiale. Przygotowująca rozgrzewka, a po niej rywalizacja na boisku podczas meczu treningowego. Dzięki wytrwałej pracy młodzi piłkarze z Praszki osiągają daleko idące sukcesy. Dla chłopaków to jest na pewno duże przeżycie. W sumie dla mnie to też pierwszy taki sukces w mojej przygodzie z piłką dziecięcą. Wytrwała praca przynosi znaczące sukcesy. Dzieci trenują 2 razy w tygodniu. Każdy turniej to jest nauka, to jest podsumowanie tego, co zdobywają na co dzień w czasie treningu. Wyjazd na turniej to jest nagroda. Turniej poszedł nam bardzo dobrze, zajęliśmy 3. miejsce, chociaż pozostał mały niedosyt, ponieważ drużyna, która wygrała turniej, pokonaliśmy ją w meczach grupowych. Troszkę zabrakło nam szczęścia w meczu półfinałowym, w którym przegraliśmy 2-1. Dla najmłodszych to wielkie wyróżnienie. No turniej jest trudniejszy niż to, jak gramy na treningu. My ćwiczymy takie, kiwamy się, strzelamy Karolowi. Bawimy berkę się, gramy też mecza, podajemy sobie z pierwszej też. Kolejne sukcesy na swoim koncie zdobyła siatkarska drużyna juniorów MGOKiS-u Praszka. Zajęliśmy 3. miejsce w województwie opolskim w juniorach. Mieliśmy szansę uczestniczyć w ćwierćfinale Mistrzostw Polski juniorów, które odbyły się w Policach. Było to 48 najlepszych zespołów w kraju. Dla nas to jest wielki sukces. Dzięki temu osiągnięciemu mogliśmy spełnić swoje marzenia i tam właśnie pojechaliśmy te marzenia spełniać. Do Polic młodzi praszkowianie jechali świadomi, jak trudne przed nimi stoi zadanie. Bardzo fajna atmosfera, dużo ludzi. Drugi raz byliśmy na takim turnieju. No i bardzo się podobało, nauczyliśmy się dużo i w ogóle. Mieliśmy 2 razy treningi w tygodniu. To nie jest zbyt dużo, ale coś tam zawsze dawało. Nasze oczekiwanie było, że w ogóle się dostaniemy na ćwierćfinały, a potem to się zobaczy, może coś się ugra albo nie. Po chwili przerwy na odpoczynek czas się zabrać do dalszej pracy i treningów. Kolejne zmagania podczas zawodów już niebawem. To była ostatnia informacja w kwietniowym serwisie naszej telewizji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz na YouTubie kanału ITV Praszka, zrób to niezwłocznie, a będziesz zawsze na bieżąco z informacjami w Twojej gminie. Do zobaczenia!